Witamy serdecznie. Długo trzeba było czekać, ale już kolejny podcast z tawerny się pojawił. Tym razem będzie bardziej giereczkowo i dlatego zaprosiłem tutaj osoby, które na grach się u nas znają, czyli Krzysztof Dzieniszewski. Hej, hej. I Krzysztof Płociński. Hello there. Z mojej strony oczywiście Mariusz Mario Pietrzak, kłaniam się serdecznie i możemy powoli rozpoczynać. Będzie dzisiaj troszeczkę kontrowersyjnie, będziemy troszeczkę narzekać, ale myślę, że narzekać czasami trzeba. Ale przed tym może po prostu pochwalimy się, co ostatnio było grane na naszych konsolach czy tam PC-tach. To od kogo byśmy zaczęli? Draxi, ja patrzę na ciebie, wydaje mi się, że chcesz się pochwalić, czym to ostatnio władałeś. Może jakimś mieczem, jakimś pistoletem w gierce? W zasadzie i tym, ale to zależy od okoliczności. Generalnie ostatnio nie gram w jakieś szczególnie nowe rzeczy. Cały czas zdarza mi się pykać w Hearthstone'a, więc jakby na stream było potrzebne, to tak. Rzucanie kartami. Mhm. Ale ostatnio sobie odświeżyłem State of Decay 2. Jeżeli wam to nic nie mówi, to jest to nie szkodzi. Od tego, o zombiakach, nie? Od Xboxa. Kurczę, próbowałem jedynkę ograć, no nie dało się. Nie umiałem jakoś, dość zbyt toporne wydaje mi się. A jak z dwójką? No jedynka była dość ciężka, w sensie było widać, że ona jest właśnie tak jak mówisz toporna. Wiele mechanik tam było takich prostych albo nie do końca zrozumiałych tak na intuicję, więc trzeba było faktycznie przysiąść i trochę spędzić z tą grą, żeby jakby zrozumieć co robić, czego nie robić i jak sobie tam poradzić. Dwójka jest w zasadzie podobna, tylko jest po prostu więcej wszystkiego i są no właśnie wypolerowane te wszystkie jakieś tam kanciaste rzeczy z jedynki, więc to jest myślę dużo lepszy experience niż ta pierwsza część. Poza tym ona też już nie jest stricte Xboxowa, jest też wersja PC-towa na Steamie na przykład, więc to jest bardziej otwarte na ten ogół mainstreamowych graczy, bo mam wrażenie, że jedynka totalnie przeszła pod radarem, przez to, że była wyłącznie ekskluzywem Xboxowym. No, ale wracając do samej gry, tak, to jest właśnie taki symulator tego zombie post-apo, ale bardziej nastawiony na singlowe doświadczenie i na taki sandboxik odnośnie tam budowania sobie bazy, budowania społeczności, przetrwania w tym świecie i tak dalej. No i tak, generalnie na tym to polega. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, bo tak jak mówisz, ta jedynka przeszła bez większego echa, tak Microsoft myślę pielęgnuje tą serię, no bo chyba nawet trójka została zapowiedziana, nie? Została, natomiast chyba na razie bez żadnej konkretnej daty. Ale w ogóle też byłem zaskoczony, bo gra już ma 4 lata i spodziewałem się szczerze mówiąc, że to, no bo to nie jest w żadnym sensie jakaś tam gra usługa czy coś, więc myślałem, że już jakby została dokończona, parę DLC wyszło i koniec, a wracając teraz patrzę, że nie, nadal coś tam się dzieje. Teraz na przykład jest jakiś event czasowy, który promuje jakby krwiodawstwo, więc jest tam dodana tymczasowo jakaś tam grupa ocalałych in-game'owo, którzy właśnie się zajmują tam transfuzjami, zapewnianiem krwi i tak dalej i można sobie tam jakieś takie czasowe nagrody uzyskać współpracując z nimi i oprócz tego też jakieś tam fundusze idą właśnie na to. Tak jest charytatywnie idą fundusze od twórców gry do właśnie tam organizacji związanych z krwiodawstwem, więc dzieje się. Gra jakoś tam funkcjonuje, cały czas są nowe rzeczy. A tak jak mówię, spodziewałem się, że po 4 latach to już nie będzie jakoś tam szczególnie supportowane, biorąc pod uwagę jakby charakter i model biznesowy. Więc jestem pozytywnie zaskoczony i tak na pewno sprawdzę trójkę, jak wyjdzie. To jest w ogóle pozytywna rzecz, takie promowanie w ten sposób. Tak jak będziemy narzekać trochę na tym podcaście dzisiejszym, tak to akurat możemy jak najbardziej chwalić. Krzysiu, że właśnie, żeby tak też nie było, mamy tutaj niestety i Krzysia, i więc do Krzysztofa Płocińskiego będę mówić Krzysiu, bo tak już jesteśmy przyzwyczajeni, a do Krzysztofa będę się zwracać oczywiście Draxi, tak? No, Dzieniszewskiego oczywiście. Więc Krzysiu, oczywiście jak już jesteśmy, jak już tak ustaliliśmy, Krzysiu, co ty ostatnio klikałeś? O, u mnie to było kilka rzeczy. No, czerwiec był przede wszystkim pod szyldem Life is Strange. Mhm. Przeszedłem wszystkie 4 gry, które dotychczas wyszły. Oczywiście kolejna odsłona w październiku. Czekam bardzo. Poza tym pykam sobie w Helldiversów 2. Bardzo fajnie można sobie czasami wskoczyć samemu, porobić kilka misji, tak bez żadnego takiego zobowiązującego długiego grania, nie wiem, powiedzmy godzinkę, półtorej i tam 2-3 misje się spokojnie zrobi. Ważne, że dzielnie cały czas służysz super ziemi. Tak. No i tutaj troszkę ironii będzie, jeśli chodzi o drugi tytuł, który ostatnio zacząłem ogrywać, bo to jest tytuł Ubisoftu, Watch Dogs Legion. Chciałem tak stestować, czy to do czegokolwiek się nadaje i muszę przyznać, że na razie jeżdżenie po Londynie i wkurzanie ludzi jest całkiem zabawne. No tam chyba jest to polepszone wszystko, jeśli chodzi o tą kwestię hakowania, nie? Porównując do poprzednich części, a jak to wygląda, jeśli chodzi, bo ja w Legion nie grałem, ale widziałem zwiastuny i tak dalej, co ta gra miała oferować. Tam serio jest tyle tych postaci grywalnych. Praktycznie z tego, co ja się zdążyłem zorientować, prawie każdego mieszkańca Londynu możesz zwerbować do tej organizacji DedSec, do organizacji protagonistów, więc równie dobrze możesz być, nie wiem, typowym hakerem, nerdem, jak i graficiarzem, aktywistą, czy nie wiem, gotką, influencerką. Wszystko jest możliwe tam. Do wyboru, do koloru. Rozumiem tak. W takim razie. No i też jest kustomizacja postaci całkiem sensowna. Co prawda nie można postaci stworzyć kompletnie od zera, ale jest bardzo duży wybór, jeśli chodzi o dostępne ubrania i stylizację fryzur. Więc to jest zawsze fajne urozmaicenie. No to mimo, że będzie narzekane na Ubisoft, to ważne, że Legion ci się podoba. Tak, coś dobrego potrafią czasem zrobić. Czasami, rzadko się zdarza, ale potrafią. Ostatnio coraz rzadziej. O tym też oczywiście porozmawiamy, natomiast jeszcze zanim będziemy mówić o głównym temaciku, no to ja ostatnio mam taki kolejny, powiedzmy, epizod poszukiwania czegoś, co mnie bardzo zaciekawi. Oczywiście cały czas na streamach jest ten Darkest Dungeon, jest Resident Evil 0, no ale te gry jakby wałkuję już od dłuższego czasu i tak jak z Darkest Dungeonem, którego miałem 5-6 podejść do ukończenia i to jest chyba 7, które chcę po prostu na streamach, chcę to ukończyć w końcu. Mam nadzieję, że się to uda. No a Rezydenty to wiadomo, że potrafię ogrywać więcej niż powinno się ogrywać, ale to jest swego rodzaju hobby. Jak wyszedł Resident Evil 4 Remake, to 2 tygodnie po premierze już 4 razy zdałem tą grę. To jest po prostu cudo dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o takie szukanie, ostatnio próbowałem ukończyć System Shocka, remake System Shocka i chyba mam ewidentny problem do science fiction. Oczywiście nie mówię, że science fiction jest jakieś słabe, ale jeśli chodzi o infrastrukturę pomieszczeń w grach science fiction, bardzo ciężko mi się orientować w terenie. Jakby to wszystko jest takie zmechanizowane i takie, wiecie, no kto ogląda science fiction i tak dalej, choćby Aliena obejrzeć, no to wiadomo, że gdyby ktoś trafił do takiego statku, no to wydaje mi się miałby taki problem z poruszaniem się. Podobnie z Alien Isolation kiedyś próbowałem też ograć, no nie, najwyraźniej science fiction nie jest dla mnie, mimo że System Shock reprezentuje ten taki survival bardzo staroszkolny, który po prostu uwielbiam. Ale z innej strony ostatnio próbuję Evil Westa sobie ogrywać, który wyszedł tam jakiś czas temu. Była mowa, że to jest jakby taki średniak i że gra zrobiłaby furorę może 8 lat temu, ale chyba jestem, powiedzmy, w tej przeszłości, bo lubię tego typu gry, które są liniowe i mają jakby taki po prostu satysfakcjonujący gameplay bez dużej ilości dialogów. No, Jakoś to do mnie przemówiło i nie powiedziałbym, że to jest jakiś bardzo duży średniak. No i tak trochę zabawnie mówiąc, bo jakby zrozumie to tylko Draxi, cały czas Enshrouded próbuję ograć, ale oczywiście ostatnio update zaś wszedł, więc mam z tym lekki problem. Draxi, nie patrz na mnie strasznym wzrokiem, no lekki problem z tym mam, ale cały czas idę powoli do przodu. Więc mam nadzieję, że jeśli chodzi o te nasze growe doświadczenia w ostatnim czasie, jesteście zadowoleni. Zwłaszcza, że pozytywnie wszystko tutaj wygląda, że o swoich grach opowiedzieliście, no ja jedynie z tym System Shockiem dość tak, no nie wszedł mi po prostu. Ale dobra, główny temacik. Będziemy mówić o po prostu tym, jak aktualnie gry, jak się je tworzy, jak wyglądają i czy nam to odpowiada, czy nam to nie odpowiada. Zapowiadaliśmy to narzekanie, w związku oczywiście też z Ubisoftem i z z zapowiedziami Assassin's Creed Shadows, więc spełnijmy życzenia i ponarzekajmy. Powiedzcie mi, co czujecie, kiedy słyszycie o Assassin's Creed Shadows? Ogólnie, jeśli też chodzi o asasyny i to, co się z nimi działo przez te ostatnie wiele lat. Coś... No tutaj wystrój mojego pokoju troszkę zdradza moje podejście do starszych części serii. Generalnie ja serię bardzo lubię. Jedna z moich ulubionych serii gier. Moim zdaniem tylko od Odyssey, nie od Origins. Origins jeszcze było, co prawda było pod masywną grą, ale Odyssey było już po prostu przeholowane. Za bardzo poszli w ten styl taki hardy RPG a la Wiedźmin. Mhm. To nie jest Assassin's Creed. To nie jest Assassin's Creed. To nie jest to, czym jest seria. Bo przede wszystkim najważniejsza rzecz, z której zrezygnowali przy Odyssey, to są skrytobójstwa. Jasne, tam można się przyczaić, można kogoś tą włócznią tam dziabnąć. To nie jest to samo, to nie jest ukryte ostrze. Ja rozumiem, że biorąc pod uwagę fabułę, osadzenie akcji, no nie mogło być tego ukrytego ostrza jeszcze. Temu jest poświęcony osobny, DLC, ale i tak tego ukrytego ostrza tam nie używamy. Spoiler alert! Kilka lat już gra na rynku i DLC również, ale spoiler alert, w tej grze w ogóle nie używamy ukrytego ostrza. Trochę to zabiło dla mnie tę grę. Też za bardzo taka jakby otwarta fabuła. Assassin's Creed właśnie, ponieważ rozgrywa się w przeszłości, lwia część gry rozgrywa się w przeszłości, więc ta fabuła powinna być mimo wszystko w tej przeszłości liniowa. Też troszkę tak niezrozumiałe jest dla mnie ta opcja wyboru między protagonistą a protagonistką. Nie to, że hejtuję, że można grać kobietą. Nie, nie, to bynajmniej nie to. Tylko nie rozumiem, po co dali wybór, kiedy ten wybór nie jest potrzebny. Nikt tak naprawdę tego wyboru nie chce, nie potrzebuje. Ustalmy jednoznacznie, tym bardziej, że i tak Ubisoft jednoznacznie ustalił. Cassandra jest kanonicznie główną bohaterką Odyssey. Tak, zgadza się. Nie, Alexios? Alexios był drugim, tak. Chociaż nie, co Alexios, zabawne, według statystyk większość graczy wybrała właśnie Alexiosa. Ja wybrałem Cassandrę. Ale to, ja też. To mówię po prostu, co większość graczy. No ja nie grałem, więc nikogo nie wybrałem. I chyba później w Valhalli też żeńska wersja Eivor też została chyba uznana za kanoniczną. Przy czym tutaj akurat moim zdaniem męska wersja miałaby więcej sensu. Tym bardziej, że no, z tego co ja widziałem na gameplayach, ludzie wolą grać męską wersją. Ja grałem znowu z żeńską wersją, ale to jestem ja. To jestem ja po prostu. I teraz przechodząc właśnie do... A w Mirage w ogóle nie grałem, bo się trochę po tych hardych RPGowych doznaniach zniechęciłem do serii. I teraz przejdźmy do Shadows. Czyli czegoś, co mogło być największym hitem Ubisoftu, którego zresztą Ubisoft w tym roku potrzebuje po katastrofie, jaką było Skull and Bones. Czyli live service, do którego mieli wszystkie składniki, żeby to była cudowna gra jeszcze jakieś 5 lat temu. ale wszystko to olali. Przechodząc do Shadows. Wreszcie to, co... Pierwsze teasery, zapowiedź. Wreszcie to, co ludzie chcieli. Gra osadzona w feudalnej Japonii. I grasz jako ninja. No ja myślałem, że po prostu wyskoczę ze skarpetek, jak to usłyszałem. To po prostu obok wiktoriańskiego Londynu, który już zresztą był w Assassin's Creed Syndicate, moim zdaniem mocno niedoceniona gra, możecie się ze mną na ten temat kłócić, ile chcecie, a ja i tak uważam, że jest to świetny tytuł. To była dla mnie ta feudalna Japonia tym najważniejszym punktem historii, gdzie Assassin's Creed powinno się rozgrywać. I zepsuli to. Jeszcze gra nie wyszła, a już to zepsuli. Czym? Znowu zrobili dwie postacie, tylko tym razem nie będzie wyboru między graniem asasynką ninja a samurajem Yasuke, tylko koniecznie w któryś momentach będzie trzeba się zdecydować przy konkretnych misjach będzie trzeba przełączać między postaciami, nie będzie opcji wyboru. Czyli tutaj tak. Ale czy tak samo nie było w Syndicate? Jakby ja pamiętam, że męczyłem się grając z Jacobem, a i tak musiałem czasem. Tak było, ale tutaj akurat miało to sens. Tym bardziej, że powiedzmy sobie wprost, Syndicate poszedł trochę na... No, trochę był trupem. Po wpadce, jako było Unity. Dlatego między innymi ta gra jest tak mocno niedoceniona, ludzie rzadko nawet o tej grze w tej chwili pamiętają. Ja pamiętam, ja lubię cały czas w to grać. Ale jeśli chodzi o Shadows i to osadzenie w Japonii, ludzie chcieli asasyna ninja. Nie chcieli wielkiego czarnego samuraja, chcieli asasyna ninja. I tu nie chodzi o to, że to jest... Nie chodzi o samo to, że on jest czarny, że to jest Yasuke. Powiedzmy wprost, Yasuke jest postacią historyczną. Był czarny samuraj w Japonii. Koniec tego tematu, tutaj nie ma co o tym dyskutować, ale... Znaczy to jest akurat... Nie wchodźmy może w kwestie historyczne, bo chyba nikt tutaj z nas nie ma wykształcenia historycznego, natomiast to jest właśnie nie wiadomo, czy on był, czy nie był tym samurajem. Fakt, że był w Japonii, to jest fakt. Tak, Yasuke był w Japonii, to na pewno. Może był kimś bliżej Ronina niż faktycznego, 100% samuraja, no bo wiadomo, samuraj musi mieć swojego pana, żeby móc określać się samurajem. Reakcji? Bo widzę, że chcesz się wypowiedzieć. Ja mam do tego tylko jedną uwagę, która mnie tak naszła, jak w ogóle myślałem o Shadowsach i o całej tej dyskusji. Tak, bo dużo jakby widziałem rozmów na temat tego, że jakby... w ogóle tego tematu, czy Yasuke okej, czy Yasuke nie okej. Ludzie się kłócą wkoło tego, że no, ale on jest postacią historyczną, ale historycznie to on był tym, a nie, bo był tym i tak dalej. Ale jakby to w ogóle jest chyba pierwszy raz w całej historii serii, kiedy postać historyczna ma być protagonistą. To też jest dziwne, bo wcześniej jakby standard asasynowy byłby taki, że on by był ważnym NPC-em, ważną postacią poboczną, ale nie kimś, kim my gramy. Tak. I tutaj też jest ten problem, bo wydaje mi się, że jakby on był jako taki NPC właśnie, którego tak spotykamy, nikt by do tego nie miał żadnych problemów, nie? Poza tym wydaje mi się, że też te problemy historyczne i to, jak Ubisoft powiedzmy zapakowało tą historię, to też jest problematyczne, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś zrobił grę, film, serial, cokolwiek i do tego zaraz nawiążę, o jakimś przykładowo właśnie czarnym samuraju, nawet jeśli byłby to historyczny, ale powiedziałby, że to jest, że jakby historia jest niekompletna, ale powiedziałby, że to jest jego wizja, to byłoby wszystko okej. Bo przykładowo, czy powiedzcie mi, nie wiem czy kojarzycie, była taka manga i była też taka gra, która się nazywała Afro Samuraj. Czy ktokolwiek pruł się, że był samuraj czarny? Czy ktokolwiek się pruł? Wydaje mi się, że nie. Nie kojarzę, tym bardziej, że Afro Samuraj, jeśli dobrze pamiętał, też był inspirowany postacią Yasuke. I przede wszystkim najpierw była manga i była to też jakby wymyślona historia i to jest jak najbardziej ta podstawa, a tutaj jakby tak. Ubisoft tak broniło się, że na pewno jest samurajem, to jest historycznie, o co wam chodzi, nie? Ubisoft z tym śledzeniem, z tą zgodnością historyczną to ma już od jakiegoś czasu problemy. Między innymi no, nawiązywałem do Originsów, do Assassin's Creed Origins, do Odyssey, nawet do Syndicate. No Syndicate jest taki typowo steampunkowy, no powiedzmy sobie wprost. Takich kotwiczek, które wciągną człowieka z poziomu, nie wiem, ulicy na sam szczyt Big Bena, no to nawet teraz nie da się skonstruować, a co dopiero w XIX-wiecznym Londynie. A to Batman jest fikcyjny w takim razie. No. O kurczę. Tego spokojnie, się nie Mario, Batman jest okej, Batman jest naprawdę. A, okej, dobra. To chciałem usłyszeć. Tak. Gotham jest 20 km na południe od Nowego Jorku. A, to kurde, to... Moment, chyba zaraz zamówię bilet na samolot. Nie zamawiaj, nie warto. Batman tam niby jest, a wcale tam bezpiecznie nie jest. A podobno tańsze mieszkania, to może jednak warto. To się zwalniają, nie? No, tak. W każdym razie Ubisoft już w Syndicate miał duże problemy z tą zgodnością historyczną. W Originsach kompletnie no, popłynęli zupełnie, bo były te specjalne eventy na mapie, gdzie z tymi bóstwami egipskimi się walczyło. Nie powiem, pod kątem wizualnym to było bardzo fajne, ale ze zgodnością historyczną, no nie wiem, czy przeciętny Medjay często walczył z Anubisem na pustyni. Nie chcę też nic mówić, ale Origins... No nie wiem, Origins miało też kolabo z Final Fantasy, jeśli dobrze pamiętam. Ja wiem. No, i ja wiem, ja wrzucałem nawet na swojego Facebooka, jak już odblokowałem nowego Mounta za ten event i wielbłąd Chocobo czy Czokamel, jak kto woli, był przez znaczną część późniejszej rozgrywki moim domyślnym Mountem. No kto by nie chciał jeździć na Chocobo, no szanujmy się, to jest najlepsza część każdego Final Fantasy. Aczkolwiek zdradzę, że po wrzuceniu screena z Czokamelem na Facebooka spotkałem się z dosyć sporym zniesmaczeniem ze strony hardkorowych fanów Finala. Ale tak, ze zgodnością historyczną oni mają duży problem, mówię, gdzieś przy Syndicate już zaczęli to trochę olewać, a przy Originsach stwierdzili, walić to. Robimy tak, żeby było śmiesznie. Ale to w ogóle jest chyba dłuższy wątek, nawet niekoniecznie do gier, nie? Że coraz bardziej jest... Mainstream ma takie podejście i ci duzi gracze w nim, że jakby spójność wewnętrzna świata przedstawionego nie ma za dużego znaczenia i robimy co chcemy, żeby było fajnie i wesoło. I jakby jeżeli się zwraca na to uwagę, no to jest trochę przykładów takiego czegoś jak... Znaczy okej, Assassin jest długą serią, więc tak jak tutaj, tak? Oprócz tego, że odeszliśmy od modelu skradankowego na rzecz dziwnego RPG akcji, no to przy okazji właśnie zaczęliśmy zahaczać o jakieś elementy fantasy, takiego już wprost, tak akurat w Origins nie grałem, więc nie wiem, ale tak w Odyssey mamy też jakieś tam potwory mityczne, tu i ówdzie i w Valhalli też się zdarzają jakieś tam takie, też gdzieś tam na pograniczu jakiejś miejskiej legendy i mitów lokalnych, też jakieś tam bestie czasami. Jest jakaś osobna nitka questów z tym związana? Tak, jest w ogóle, przechodzi się do świata tych nordyckich bogów, tam grasz jako Odyn. Nie pamiętam, jak on jest określany. Havi, Zawi, nie pamiętam. Jakoś tak, ale to jest Odyn i grasz tym Odynem w tej wersji tego świata z mitów nordyckich, z tych sag nordyckich. Znaczy, ja nawet mówię o tym gameplayu przy bazowej grze, tam też są jakieś questy, że tam pamiętam jakąś walkę z jakimś widmowym psem, który tam terroryzował okolice, coś tam. A to nie generalnie był sen? Są jakieś takie... Nie pamiętam też. Ale są jakieś takie wątki, więc jakby we wszystkich tych grach gdzieś tam to się trochę już przenika z takimi elementami ewidentnie nierealistycznymi. No i nie wiem, na przykład dla mnie właśnie, i chyba z tego co słyszę dla ciebie, Krzyśku, też to jest zgrzyt z tym jakby czym Assassin's Creed jest, a z drugiej strony no niektórzy powiedzą, że no ale o co ci chodzi, przecież to od początku jest fantastyka, bo Animus nie istnieje, tak, ani nie przeszkadzało ci jak w trójce i w dwójce tam greccy bogowie przemawiali, to czemu teraz to ci przeszkadza? Mi się wydaje, że jednak nie, że jednak no właśnie tutaj się to rozbija o ten temat jakiejś tam wewnętrznej spójności tego uniwersum. W momencie, kiedy to są jakieś tam elementy, które są na bieżąco tłumaczone i osadzane w tych wydarzeniach jakoś tak w miarę logicznie, w miarę sensownie, to jest to zupełnie co innego niż kiedy nagle twórcy rzucają w nas fantastyką po prostu, bo jest wygodnie, bo hej, będzie parę ciekawych walk i będą one ładne i w ogóle jakby darmowy content, więc czemu nie? Na papierze to się sprawdza. Znaczy, jeśli chodzi o też te stare asasyny, ten wątek fantastyczny był chyba też jako jabłko Edenu, jeśli dobrze pamiętam, jak się to nazywało. Tak, jabłko Edenu i ogólnie też tak. Ale wydaje mi się, że powiedzmy ta cała grupa fragmentów Edenu, tych artefaktów. Ale mi się wydaje, że no powiem szczerze, no ja jestem trochę przeciwnikiem Asasyna, ale ukończyłem kilka części, bo próbowałem się do tej serii jakby no zachęcić samego siebie i wydaje mi się, że właśnie to jest główny problem, że te wątki fantastyczne były, powiedzmy jak macie, jak gotujecie coś, to te wątki fantastyczne wydaje mi się, że były taką przyprawą, a jakby sama gra była takim mięsem, nie? Wydaje mi się, że to miało po prostu coś dodać do tego całego klimatu. Tak samo jak czasami niestety nawiążę tutaj do polskich lektur i ksiąg, jak czasami macie jakieś wątki fantastyczne w lekturach, to one są też jako taki dodatek, aniżeli że ma być to główne mięso. I wydaje mi się, że Assassin pod tym względem, pod względem Animusa i Jabłka Edenu też jakby to dodawał tak ociupinkę tego. Tak, nie było to wpychane graczowi tak do gardła. Nie było takie infantylne wręcz. To był bonus, tak jak mówisz, to była przyprawa, bonus taki. Jasne, główna część, główny wątek Assassin's Creed opiera się na tym, że przy pomocy Animusa, tego urządzenia stworzonego przez templariuszy, przenosimy się do wspomnień genetycznych jakiegoś tam przodka, czy jakiegoś, później to jeszcze przerobili, jakiegoś tam innego starożytnego, czy średniowiecznego, czy jeszcze jakiegoś innego przedstawiciela asasynów z przeszłości. Ale ten główny gameplay, czyli to podróżowanie po tych lokacjach historycznych, te wszystkie, całe wykonywanie misji, czy rozbudowa bractwa w części gier, to by miało taki bardziej charakter przyziemny, bardziej realistyczny. Było to coś, w co gracz był w stanie do pewnego stopnia uwierzyć, że mogłoby się wydarzyć. Ale później, no tak jak mówiłem, po prostu zaczęli przeginać z tym wpychaniem, a tu rzucimy wam walkę z egipskim bogiem, tutaj jakiegoś cyklopa w Grecji wam wrzucimy, tutaj, nie wiem, będziecie podróżowali, nie wiem, po Walhalli jako Odyn, a jeszcze tam jakieś stworki wam powrzucamy mitologiczne. To nigdy nie było potrzebne. Gdyby nawet te fragmenty w Valhalli, gdzie rozgrywka przenosi się na punkt widzenia Odyna i było to przedstawione jako ten Odyn faktycznie zgodny z przeszłością uniwersum, czyli że to jest jeden z tych Isu, tej pierwszej cywilizacji i po prostu oglądamy świat jego oczami, może by to miało większy sens. No ale tutaj kompletnie schrzanili temat. Kompletnie. Przechodzenie Assassin's Creed Valhalla było... Odczuwałem przechodzenie tego bardziej jako obowiązek niż jako frajdę. Ja na przykład miałem trochę odwrotnie. Właśnie Valhalla mi się fajnie przechodziło, mimo ich jej jakichś tam zgrzytów, a Odyseja była dla mnie totalnie takim obowiązkiem. Gdzieś tam na początku było takie zajaranie tym światem, po prostu tym jak on wygląda, jak on sobie funkcjonuje i była ta radość z eksploracji i tak dalej, a potem coraz bardziej uderzała ta powtarzalność i ten taki ogrom połączony z jakby pustką jakiegoś jakościowego kontentu w tym ogromie. A jeszcze tak zamykając ten wątek elementów fantastycznych, tak, bo ten nacisk się zupełnie przesunął, bo w tych pierwszych częściach, zwłaszcza tam w tej trylogii plus minus z Desmontem jako głównym bohaterem, ona była tak skonstruowana generalnie jako taki historical fiction, tak, z dodatkami, ale to wszystko było raczej tak, że no eksplorujemy sobie wiarygodną w miarę wizję tych przeszłych epok i jakby na tym jeszcze mamy tą warstwę tam asasyni, templariusze i tej takiej spiskowej teorii dziejów. I to się trzymało tego. I to było tak tylko dorzucane, takie małe okruszki, że a może tu jednak jest coś więcej, może tu jest coś nadprzyrodzonego, może tu coś starożytni kosmici, ale to była taka aura tajemnicy wkoło tego i to było tylko tak podrzucane, ale bez przesady. A tak jak mówisz dalej, to już się zrobiła wolna amerykanka i elementy fantastyczne na zasadzie, no już były, więc teraz możemy wrzucić cokolwiek. Nie widzimy barier, możemy wrzucać co chcemy. Wracając też w ogóle, dobrze wspomniałeś o tej powtarzalności. Ja teraz powiem dość kontrowersyjną rzecz z punktu widzenia fanów asasynów, więc tu zaraz będziecie też na mnie patrzeć wilkiem. Ja na przykład... moja maczeta? Oj, a ty z Krakowa jesteś, czy co? Wracając do kwestii growych, kiedy ogrywałem te pierwsze asasyny, znaczy ja próbowałem ograć 1, 2, tam 3 ograłem faktycznie, potem tam Roga i inne te części. No zmuszałem się do tego, ten gameplay do mnie nie przemawiał, historia była, mnie zawsze historia kupowała, mnie te światy urzekały, faktycznie mi się to podobało. I potem właśnie mamy tego Syndicate'a, z Syndicate'a przechodzimy na Origins. I dla mnie to było takie wow, że ten asasyn jakby mechanicznie się zmienił, że widzę w tym coś nowego, że ta monotonia tego, jak wyglądały te poprzednie asasyny, oczywiście trochę generalizuję, bo nie grałem też we wszystkie i mogło się wiele rzeczy zmieniać, na przykład chociażby Black Flag, który skupiał się bardziej na tych kwestiach pirackich i chyba nawet mówi się, że Black Flag to najlepszy asasyn o nieasasynach, jeśli tak coś mi się kojarzy. Najlepsza gra piracka. Najlepsza gra piracka, o, no to coś właśnie w tym stylu. I przechodzimy do tego Origins. I faktycznie Origins było pierwszym asasynem, który mi się podobał. Jakby ten gameplay jakby do mnie przemówił, właśnie dlatego, że nie byłem fanem poprzednich części. Natomiast nie wiem do dziś, co się stało, że z Origins przeszedłem chyba nawet po miesiącu, kupiłem sobie Odyseję. Ile minęło? Godzina? 2 gameplayu? I rzuciłem to. Nie. Mimo, że jakby to też w pewnym sensie to było Ctrl-C Origins, Ctrl-V Odyseja, to nie potrafiłem się w tym odnaleźć, nie potrafiłem z tego czerpać fanu. Jakby też problem wynika z tego, że oni znowu przekopiowali i też tutaj off camera, ale teraz bezpośrednio nawiązując do tematu i do tej właśnie powtarzalności, Ubisoft według mnie jest kompletnym mistrzem, jeśli chodzi o kopiowanie swoich gier. Wystarczy spojrzeć na Far Cry'a. Boże, ja tak się zakochałem w Far Cry'u 3. Uwielbiam Far Cry 3. Istny majstersztyk i kocham po prostu tą grę. I jakby spojrzeć na Far Cry'a 4 i 5, to jest to samo. I mnie to jednak nie kupiło, bo ja nie potrafię grać ciągle w to samo. Może jak ktoś, ja na przykład nie jestem osobą, która umie grać długo w MMORPG. Mi się szybko nudzą. I może po prostu jak macie osoby, które potrafią grać w jedną grę, nie wiem, ktoś zawsze ma jakiegoś kumpla, który kupuje nową konsolę i kupuje tylko FIFA na nią. To jest właśnie ten poziom, że i co roku oczywiście kupuje nową FIFA, to jest właśnie ten poziom, że jest w stanie grać ciągle w to samo. A ja nie potrafię i ja próbując Far Cry'a 4 nie, Far Cry 5 nie, a Far Cry 6 nawet nie kupiłem, bo wiem jak to się skończy. I przy Assassinach było to samo, też widzę to kopiowanie i mi to nie pasuje, zwłaszcza, że gameplay jest taki, że ten otwarty świat według mnie, ale to już możecie się pokłócić, jest trochę na siłę. W sensie macie mapę, zrobicie 1000 znaczników i się bawcie, graczu, nie? Ja takie wypełnianie znaczników, jak pamiętam Wiedźmina 3, którego też uwielbiam, i Skellige, to mi się płakać chce. Przysięgam, mi się tak chce płakać. Ja nie lubię takich właśnie znaczników na mapach. I Far Cry polega na tym. I Assassin na tym samym. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że to są dwie różne gry i praktycznie polegające na tym samym. Na ten temat no to przecież nawet memy już zaczęły lecieć, tak, że Ubisoft Stonks, odkąd pierwszy raz wymyślili mechanikę wieży, że wchodzisz na wieżę i zwiedzasz okolicę, która ci odblokowuje 50 znaczników naokoło i rób to samo w kółko, aż skończysz grę. Tak, i to jest najśmieszniejsze, że oni tę mechanikę używają w praktycznie każdej swojej grze, która ma otwarty świat, a oni robią w tej chwili najwięcej gier z otwartym światem, więc mamy tak, wierzę w Far Cry'u, wierzę w Assassin's Creed, wierzę w jakiś... W Watch Dogsie nie. Watch Dogs, przynajmniej w Legionie nie ma. W Legionie musisz... w jedynce były. W jedynce i może w dwójce były, nie pamiętam już czy w dwójce były, ale w Legionie nie ma. No dobra, do pewnego stopnia w Watch Dogsach, jakiś tam, nie wiem, Ghost Recon też. Breakpointy, no. Tak. Nie, naprawdę. Ja podziwiam, że oni tak potrafią i moim zdaniem, ja jak widzę grę Ubisoft, to ja na nią nie czekam. Nie, powiedzcie mi, czekacie na nowe Star Wars? Przestałem czekać. Przestałeś czekać? Ty też nie czekasz? Przestałem czekać. Ja też nie czekam. No, mów. Jeśli chodzi o Outlaws, miałem spore nadzieje, bo dawno nie było Gwiezdnych Wojen growych, które by były opowiedziane z perspektywy postaci typu Han Solo. Mhm. To mnie troszkę ekscytowało, powiem szczerze, ale kompletnie się zniechęciłem później, jak pojawiły się informacje o dodatkowej misji fabularnej, która... Niby oni twierdzą, że nie jest obowiązkowa, ale jeżeli nie kupisz wersji super hiper ultra deluxe kosztującej 100 tysięcy milionów monet, to nie będziesz mieć pełnego doświadczenia, więc ja sobie już Star Wars Outlaws wykreśliłem z listy gier, na które oczekuję. Lista ta jest w tej chwili bardzo wąska, tak naprawdę chyba znajdują się na niej przede wszystkim nowe Life is Strange i Wolverine od twórców Spidermana. Ale no... Krzysiu, ja ci coś muszę sprzedać, takiego protipa, które na pewno Ubisoft chciałby, żebym sprzedawał, mianowicie po co masz kupować taką drogą edycję, jak przecież masz w subskrypcji. O Jezu, tak, musieliśmy do tego dojść i wiecie co, ja nawet mam link otwarty, przepraszam, ja zacytuję tego drania. No to cytuj, jak najbardziej. To było, tutaj mam z jednego z wywiadów, ten człowiek nazywa się, jak ty się nazywasz? Przypomnij mi, Philip Tremblay, Director of Subscriptions at Ubisoft. I ten człowiek, jeden z najgorszych tekstów w historii branży gier rzucił o posiadaniu gier. Okay. One of the things we saw in the gamers is that gamers are used to, a little bit like DVD, having and owning their games. That's the consumer shift that needs to happen. They got comfortable not owning their CD collection or DVD collection. That's a transformation that's been a bit slower to happen in games. As gamers grow comfortable in that aspect, you don't lose your progress. If you resume your game at another time, your progress file is still there. That's not been deleted. You don't lose what you've built in the game or your engagement with the game. So it's about feeling comfortable with not owning your game. Dla osób, które są trochę na bakier z angielskim, już sedno tego cytatu. Pan Tremblay generalnie przyrównał, że kupując grę, nie jest się właścicielem tej gry. Przy czym o ile decydujemy się na faktycznie na serwis subskrypcyjny, taki jak na przykład nie wiem, PS Plus, czy tam Ubisoft Plus, to się chyba tak nazywa, okej, ale jeśli kupuję grę, jestem właścicielem tej gry, tej konkretnej kopii. Jeżeli kupuję wersję cyfrową, to mogę korzystać z tej wersji cyfrowej, kiedy mi się chce. Mogę ją instalować, kiedy chcę. A nie tak jak oni ostatnio zrobili, że ludziom skąd pousuwali The Crew pierwsze. I tak naprawdę, jeżeli nie masz fizycznej kopii The Crew, to nie masz szansy odpalić tej gry. Mało tego, kompletnie ubili serwery, nie dali żadnej oficjalnej możliwości odpalenia tej gry, jeżeli ma się na fizycznym nośniku. I tak naprawdę trzeba tylko polegać na najbardziej hardkorowych i oddanych fanach, że oni postawią fanowskie serwery. Co pewnie też Ubisoft będzie im utrudniał. To jest jeden z powodów też, dla których ja przestałem czekać na gry Ubisoftu. Ich podejście. Że ja kupuję grę, ale nie jestem właścicielem tej gry. To jest też bardzo niebezpieczne dla całej branży i dla zachowania gier, co jest zresztą... Są całe organizacje poświęcone zachowaniu gier, ratowaniu gier, żeby nie zniknęły na zawsze. Niestety, ale cyfrowa dystrybucja, która miała okazać się zbawieniem dla gier, wielką szansą dla twórców niezależnych, niestety to zabija branżę. Bo tak naprawdę pewnego dnia Steam może przestać istnieć, PlayStation Network przestanie istnieć, czy jak to tam się w tej chwili nazywa, Xbox Live przestanie istnieć. Nic nie jest wieczne. I to, po prostu do tego wszystkiego stracimy dostęp. Też dobrym przykładem tutaj jest Nintendo. Kiedy zaczęli ubijać serwisy sieciowe dedykowane 3DS-owi i Wii U. O ile Wii U, to podejrzewam, mało kto się tym przejął, bo Wii U było wielką ich porażką i oni do tego się przyznali i chcieliby wymazać z pamięci ten rozdział w swojej historii. Wciąż gracze tam byli. I wszystkie gry, które wyszły na 3DS-a, na Wii U, które były dostępne tylko w dystrybucji cyfrowej, już w tej chwili nie ma do nich dostępu. Tutaj jest tylko jeden plus. Jeżeli masz 3DS-a i swego czasu pobrałeś wszystkie gry, które chciałeś i ich nie usunąłeś, cały czas masz do nich dostęp. To jest dobre akurat. Ale jeżeli przez przypadek, nie wiem, uszkodzi ci się karta pamięci, przypadkiem usuniesz, cokolwiek się stanie, koniec, nie ma dostępu. Myślę takim najgorszym aspektem tego wszystkiego, no bo mimo wszystko tutaj było to porównanie do płyt CD. Jak wiemy, kiedyś faktycznie ludzie kupowali, znam ludzi, którzy wciąż na przykład Blu-raye kupują, ale z DVD jest troszeczkę gorzej. No teraz są serwisy typu Netflix, typu Disney Plus i mógłbym wymieniać tak, bo ich jest mnóstwo i potem sobie szukaj jednego filmu, to się okazuje, że musisz jeszcze inną subskrypcję wykupić. No to faktycznie filmy mają ten problem, że już faktycznie na nośnikach mało kto kupuje, chyba że kolekcjonerzy. Tylko jeśli chodzi o filmy, to też jest inna kwestia, że film najpierw pojawia się, zależnie od tego, jaki to jest film i czy to nie jest serial, przypadkowo serial, no ale też mają kina zawsze, nie? Najpierw jakieś takie większe filmy pojawiają się w kinach, a potem przechodzą na streaming. Natomiast jeśli chodzi o gry, fakt faktem, troszkę sam wpadłem w ten motyw, kiedy kupiłem Xboxa i zacząłem korzystać z Game Passa. I tak problem był taki, że po jakimś czasie ten Game Pass przestał na mnie robić wrażenie. Miałem niby dostęp do tej wielkiej biblioteki, ale to jak na Netflixie. Nie miałem w co grać, nie? Tu mnie to mnie trochę interesowało, ale w sumie niezbyt, a może w to zagram, no nie? I wiecie, typowa psychologia, za dużo decyzji, za dużo możliwości i ostatecznie nic nie wybieramy. To też jest ten problem, natomiast i nie wiem dokładnie, czy streaming faktycznie wybije to własne kupowanie gier, mam nadzieję, że nie. Zwłaszcza, że gracze też mają tak, że no są speedrunnerzy, Są osoby, które lubią przechodzić na przykład gry od normalnego do trudnego poziomu trudności, gry przechodzić na przeróżne sposoby, chociażby Resident Evil i Pistol Only, to jest coś, co uwielbiam oglądać, więc myślę, że aż tak aż takie bliskie to nie jest, natomiast fakt tego, że kupujesz grę i możesz się pożegnać z serwerami, no już pomijam free to play, bo na przykład, nie wiem czy pamiętacie, był kiedyś Battlefield Heroes, to, no, to była jednak free-to-playówka, no, mogliście wydać pieniądze na tam item shop i tak dalej, no ale w końcu serwery zostały zamknięte, no jakby w teorii, no niestety te pieniądze tak naprawdę przepadły i nie macie nic poza tym, ale jakby samej gry nie kupiliście, ale jak faktycznie kupujecie grę i będziecie chcieli po latach do niej wrócić, a się okaże, że serwery zamknięto, dlatego bardzo psioczyłem na to, co się odwalało w Diablo 4, bo w Diablo 4 sobie nie pogracie, jeśli nie macie internetu, jeśli serwery pójdą się uprawiać miłość, pozwolę sobie tak to określić. Po prostu mnie to obrzydza, to takie inaczej. Z drugiej strony ktoś może stwierdzić, ale przecież cały czas jesteśmy podłączeni do internetu, jaki to jest problem? Ale problem jest taki, że właśnie jak serwery wywali, jak dostawcy, nie będę mówić z nazwy jakiego mam, ale jeśli mój dostawca internetu powie mi, żebym też poszedł uprawiać miłość, no to co ja mam zrobić? No nie... No dobra, faktycznie dobrze bym nie życzył Draxi, ale no po prostu nie dałbym rady zagrać w to Diablo 4. No musisz mieć internet i tyle. A jak kiedyś sobie Blizzard stwierdzi, że po co te serwery, już się nie opłaca, zamykamy, to cały mój progres, wszystkie te postacie sezonowe, wszystkie te przedmioty legendarne, one znikną. One znikną i to mnie tak obrzydza po prostu, że ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nawet jeśli o grze ktoś faktycznie zapomni, no ale znajdzie się... Ile razy ja mam tak, że patrzę na tą półkę, widzę jakąś starą grę i ja myślę, a sobie zagram, a czemu nie? I faktycznie ja tak mam i jest mnóstwo ludzi, którzy te pojedyncze kupowali kiedyś tą grę i chcą teraz zagrać, ale no nie pozwoli, bez serwerów nie ma grania i to jest przerażające. To też tutaj wrócę na chwilę do Assassin's Creed Shadows, bo tutaj była też oficjalna zapowiedź Ubisoftu. Assassin's Creed Shadows nie będzie wymagało stałego połączenia do sieci. Hurra! Ale nie hurra, bo w momencie pierwszego odpalenia gra z automatu wymusi pobranie patcha Day One. O, patcha Day One. Tak, wiesz do czego zmierzam. I bez tego patcha Day One, nawet jeżeli masz grę na płycie, nie odpalisz jej. Czyli jeżeli pewnego dnia Ubisoft stwierdzi, nie wspieramy już tej gry, chrzanić to. Patch Day One zniknie. De facto musisz mieć non-stop tę grę, będziesz musiał mieć tę grę non-stop zainstalowaną, żeby móc w nią grać. Czyli w co musisz zainwestować? Najlepiej w jakiś dysk zewnętrzny. Żeby na nim wytrzymać. Znaczy też pecetowcy są akurat, to są cwane bestie i na pececie może będzie się dało jakoś pobierać tego patcha z nieoficjalnych źródeł, ale konsole już będą miały większy problem, ewidentnie. Konsole będą miały potworny problem, a w Assassin's Creed bardzo dobrze gra się na konsoli, przynajmniej do tej pory się dobrze grało. Także jeżeli nie będziesz mieć cały czas gry ze wszystkimi aktualizacjami, przede wszystkim z tym patchem Day One zainstalowanej na swoim urządzeniu, to tracisz dostęp do gry. To jest jaka to jest różnica między ciągłym dostępem, między grą wymuszającą ciągły dostęp do sieci, a grą, która wymusza dostęp tylko raz, żeby pobrać patcha, ale bez tego patcha nie odpalisz nigdy w przyszłości gry. Niczym się nie różni. To jest dokładnie to samo. Zabezpieczyli się po prostu na narzekania i tyle. Bo jak ktoś nie poczyta, to nie będzie wiedział. Drax, widzę, że tak? Ciebie ciągnie, że chcesz coś powiedzieć, ja to widzę, nie? Bo mi się skojarzyło, że na PC też nie jest tak do końca różowo, bo znaczy domyślnie zapewne jak mówimy o elektronicznych kopiach i tak dalej i właśnie, że no, bo sobie PC-towcy zawsze wymyślą, bo będzie jakiś dostęp, czy po prostu z plików, jak ktoś już ma zainstalowane wcześniej, czy coś tam. Ale to myślimy pewnie przede wszystkim o Steamie i o takich rzeczach, a w ogóle chyba któraś z tych platform, no poprawcie mnie, jeśli się mylę, chyba to jest Epic Games. Coś w ogóle funkcjonuje w ten sposób, że nie instaluje ci plików gry na twoim urządzeniu, tylko cały czas trzyma je sobie w chmurze i jakby grasz z plików od nich. cały czas. A to nie wiem. Niestety nie jestem pewien. Jedynie, trochę mi to pachnie graniem w chmurze i GeForce Now, ale chyba nie o to ci chodzi. Nie, nie. Tylko po prostu, nie. Że jakoś to jest tak skonstruowane. Pamiętam, że coś to wypłynęło chyba jak miałem problemy z którymś Saints Row'em. Bo grałem na multi z Defonem i było coś takiego, że coś tam zgrzytało, a jeden miał właśnie chyba na Gogu, a drugi na Steamie. I było takie, że ej dobra, w sumie to jest i tak na promocji, kosztuje tyle co nic, może weź sobie kup u mnie i tylko przekopiuj save'a i się nie dało tego zrobić, bo nie było jakby, te save'y w ogóle nie były u mnie na komputerze, nie dało się ich wygrzebać. Znaczy inaczej, no w tych kwestiach save'owych, no to ja nie wiem jak to Steam robi, ale tworzy osobne foldery, gdzie są te save'y i czasami szukanie tych save'ów, ja szukałem save'ów do Baldur's Gate'a 3, jak zepsuł mi się komputer i szukałem na dysku, ja szukałem dość długi czas, więc z tymi save'ami bywa zabawnie. Natomiast czy faktycznie jakiś taki jest program, który zamiast pobierać bezpośrednio na kompa robi w chmurze? Nie jestem pewien. Mówię, no nic nie słyszałem na ten temat. Ale właśnie, to jest też dobry wątek. Granie w chmurze. Jedni mówią, że to jest przyszłość, ale odległa. Ale co wy sądzicie? Traxi? Co o graniu w chmurze? Tak. Znaczy, jeżeli będziemy mieli rozwiązania technologiczne, które faktycznie będą stabilnie działać i to będzie jakby funkcjonalne, myślę, że jest spora szansa, że to się przyjmie. Znaczy, no niektórzy ludzie zapewne będą dość przyjmować to ciepło, że nie muszą mieć mocnego sprzętu, żeby móc obsługiwać to, co im akurat się zachce. Natomiast tak, no to jest kolejny krok w stronę tych zagrożeń, o których mówiliśmy wcześniej, bo to jest kolejny etap oddalenia użytkownika od tego, czego używa. Rysiu? No tak, no tutaj wracamy do tych usług subskrypcyjnych. Tak, no pewnego dnia ktoś może stwierdzić, że taki serwer ten, do który tam używają do streamowania gier, przynosi o x dolarów za mało niż było przewidywane. Pstryk i już nie ma serwera. Ale tak się już chyba stało z... Ja już jestem sam pod wrażeniem siebie, że pamiętam o tym. Z Google Stadia. Stadia, chyba też UJA się to nazywało, to chyba też na jakiejś podobnej zasadzie. Ale tak, Google Stadia to jest najlepszy przykład. Wszystkie, tak, wyłączyli, nie ma dostępu, tam chyba tylko jakieś te użytkownicy jakieś tam chyba postawili jakieś swoje fanowskie serwery, ale chyba też to jest bardzo niszowe. No dlatego właśnie Google Stadia się nie zgadzała i wszelkie gry, które kupiliście na Google Stadia, no poszły w zapomnienie, poszły z waszej biblioteki. To no, jakby sama biblioteka już poszła, wyrosły jej nogi i poszła sobie gdzieś na spacer i już nie wróci. Więc to już takie Google Stadia też i te granie w chmurze, no mi coś nie pasuje. Poza tym ja się zastanawiam, jak zostanie rozwiązane wtedy, gdyby to faktycznie było tak mega popularne, to co by się stało na przykład właśnie z twórcami podzespołów i czy to nie wywołałoby jakiegoś kryzysu tam, że jakby no po co ci dobry pecet i czy konsola, jak przecież masz chmurę, nie? A to akurat mogłoby być dobre dla użytkowników, bo w tej chwili takie firmy jak chociażby Nvidia każą sobie płacić za swój sprzęt jak za zboże. Gdyby spadł popyt na ten sprzęt, no to Nvidia i tym podobne nagle by się po prostu przestraszyli, zaczęliby obniżać ceny do takich bardziej realnych. Co prawda w czasie tego kryzysu, podczas ostatniej zarazy, którą mieliśmy, no to wiadomo, były problemy z podzespołami, no bo te podzespoły były produkowane w Chinach, eksport z Chin był mocno ograniczony, wręcz wstrzymany na pewien czas, więc były problemy, ceny poszły w górę, to jest zrozumiałe. Ale te ceny prawie nie spadły, o ile w ogóle. a jeszcze to, że mamy na całym świecie inflację, to też nie poprawia sytuacji. No nie trochę, także te podzespoły, tak. Tak, także streaming gier mógłby wywołać obniżki cen sprzętu przeznaczonego dla zwykłych konsumentów, nie dla firm. I to akurat mogłoby być korzystne dla mnie, dla ciebie, dla zwykłego Kowalskiego, który po prostu, nie wiem, chce sobie postrzelać w jakimś Call of Duty, czy nie wiem, czy pobiegać za piłką w FIFA. Miło, że wróciłeś do tej FIFA. Właśnie, gdybyśmy też porozmawiali, kiedy jest mowa o tym, jak wygląda aktualnie gaming, jak wyglądają gry. Mimo wszystko FIFA to jest taki dobry przykład gry, która jest niezwykła, jeśli chodzi o mikropłatności. Jakby widzimy, jak te mikropłatności zaczynają wchodzić wszędzie, a jeśli chodzi o FIFA, to ja naprawdę, może szanuję, to jest złe słowo, ale podziwiam graczy FIFA, że oni cały czas jakby wiedzą, że ta gra jest tak mocno pay to win, jakby te paczki, no wiadomo, że one się wzorowały na tych faktycznych paczkach z, niestety nie pamiętam jaka firma zajmuje się przeważnie tymi kartami sportowców. Przepraszam, przerwę ci, są dwie główne, Panini i Tops. Panini, myślę, miałem głównie na myśli, bo ja przynajmniej takie kiedyś zbierałem, ale moja historia z piłką kopaną była 3-4 miesięczna, więc nie lećmy w to. I to jest niesamowite, że ta gra jest wiecznie pay to win, że każą sobie płacić pełną cenę w dniu premiery. Te gry są zbierane przez rok, cały czas też te paczki są aktualizowane, pojawiają się, nie wiem, macie na przykład takiego Ronaldo, to macie 7 wersji tej karty, to też jest super. I to jest taki mocny pay to win, który tak naprawdę w żadnej normalnej grze by nie wszedł. Pamiętamy sytuację ze Star Wars Battlefront 2, prawda? Tam chcieli zrobić coś praktycznie podobnego. Myślę, że ty możesz się na temat mikrotransakcji aktualnie wypowiedzieć, bo tak widzę, że tak już poważnie się zrobiłeś, że masz ochotę ponarzekać mocno. Znaczy u mnie na pewno tak uśmiech żenady wywołało wspomnienie o Battlefroncie w głosach, bo ja w ogóle uważam, że to, znaczy tak, po pierwsze dobrze, że było to oburzenie i że gdzieś tam to uderzyło na tyle mocno, że oni faktycznie przebudowali cały ten system i grę tak naprawdę, znaczy gameplayowo grę, w sensie tam tego jak te bitwy wyglądają i tak dalej, to nie, ale system progresu, menu i to jak to działa, musieli przebudować od zera praktycznie i zrobili to. I bardzo dobrze, że to się wydarzyło, bo inaczej nie chcę nawet myśleć, jakby ta gra wyglądała. Natomiast z drugiej strony po tej przebudowie mi się super w to grało. Ja przez parę lat rzeczywiście w to tłukłem regularnie. To była taka moja rzecz, którą ja sobie robiłem gdzieś tam po studiach, czy po robocie, czy coś, żeby sobie tam na godzinkę, na dwie wskoczyć wieczorem, ponaparzać się mieczem świetlnym albo postrzelać sobie do jakichś droidów. I ja się przy tym świetnie bawiłem. Ja faktycznie wyczekiwałem na jakieś tam kolejne patche z nowym kontentem. I było mi jednak trochę smutno, bo ta gra miała już tak zepsutą reputację przez ten start, że nawet jak ją poprawili i ona faktycznie była dobra i nie było się do czego w niej przyczepić, to i tak ona miała problem z jakby naprawieniem sobie wizerunku i po prostu coraz bardziej traciła zainteresowanie ze strony firmy, jeśli chodzi o wspieranie i tak dalej. I tak naprawdę w momencie, kiedy już nawet ten hype trochę wrócił, nawet wpadało już w miarę regularnie tego większego kontentu sporo i ta gra żyła. Nagle ją przestali wspierać, po prostu poszła nagle wiadomość, że no ten następny patch będzie ostatni i okej, no nie wyłączamy serwerów, ale nic nowego więcej już nie wrzucimy. Pa. Tak, no. Na 4 maja, jak z Mario robiliśmy stream właśnie z Battlefronta 2, to serwery były dość żywe, no ale wiadomo, 4 maja święto Gwiezdnych Wojen, więc okolice tego dnia, no na pewno to jest przewidywalne, że będzie wtedy większy ruch. No. Więc tak, akurat z tą grą konkretnie mam jakąś tam historię i ta kontrowersja z jednej strony była dobra dla branży ogólnie, tak, bo to był jakiś taki silny sygnał, że nie chcemy tego, to nie przejdzie. Z drugiej strony no, tytuł ucierpiał na tym, nawet jak już gdzieś tam poprawili te swoje błędy, to nie dało się już z tego wygrzebać. I gdzieś tam sobie czekam, czy ogłoszą kiedyś trójkę, czy nie. Ale jeśli chodzi już konkretnie o mikropłatności, nie o Battlefronta, no to pewnie tak jak sporo osób jestem dość anty. I jeżeli mam przeczucie, że gra będzie silnie monetyzowana wewnątrz, a nie jest free-to-playowa, bo to jest też osobny temat, tak? Jeżeli coś jest za darmo, a oprócz tego jest zawalone jakimiś tam opcjami, że możesz zapłacić, ale nie musisz, to też można to zrobić lepiej albo gorzej, jakby mniej albo bardziej upierdliwie dla gracza, ale ma to jakiś sens i więcej można wybaczyć w takim scenariuszu, ale w momencie, jeżeli to faktycznie ma normalnie na wejście cenę gry AAA, wywalasz te 2 czy 3 stówy, a oprócz tego jeszcze co chwilę jakby gra w ciebie rzuca reklamami, paczkami, propozycjami i tak dalej, to jednak to budzi jakiś niesmak i w sensie, bo nawet jeżeli nastawiasz się na to, że nie kupisz tego i po prostu chcesz to ignorować, to niektóre gry bardzo agresywnie jakby proponują i to rozprasza i też właśnie zaczyna się rodzić takie pytanie, że w takim razie jakby ile ja powinienem wyłożyć za tą grę, żeby się cieszyć jakby całością produktu, bo jakby ceny gier nie maleją, a oprócz tego jeszcze zwiększa się ilość jakby opcji, gdzie możesz dopłacić za coś. Oczywiście to jest temat rzeka, więc ja tutaj od razu już mam przynajmniej 2 dłuższe wątki. Tak? Z jednej strony mi przychodzi do głowy i okej, możemy na przykład powiedzieć, że to jest w ogóle osobny temat, bo to jest mobilka, które się też rządzą swoimi prawami, ale ty w ogóle chyba, Krzyśku, grałeś w to też dłuższy czas. Hogwarts Mystery. W Hogwarts Mystery nie grałem. Nie grałeś? Mam to gdzieś... Przepraszam, pomyliłem się z Hogwarts Legacy. Nie Legacy, Mystery, mobilka. Tak, grałem. Grało mi się całkiem nieźle. Tak, trochę trochę momentami ciężko wymuszało tam kupowanie jakiejś waluty premium, żeby niektóre czynności przyspieszyć, ale do pewnego momentu grało się całkiem nieźle. Całkiem nieźle mi się w to grało. Po prostu w pewnym momencie ta historia trochę się tak ciągnęła mi za bardzo i po prostu znudziło mi się i to odinstalowałem. Właśnie ja miałem takie doświadczenie, że robiłem podejście do tej gry w ogóle, jak ona już była stara, w sensie ona już od wielu lat funkcjonowała, to nie jest tak, że ja sobie ją tam na premierę, jak był jakiś tam hype na to, sprawdziłem tylko już faktycznie po czasie i z jednej strony byłem nią zachwycony, bo ona jest, ma klimat faktycznie taki potterowy, fajny, którego moim zdaniem się nie udało w ogóle w Legacy zrobić, to jest osobny temat, już tam w artykule naszym na to narzekaliśmy sobie zbiorowo, ale uważam, że ta mobilka robi to w ogóle lepiej i robi to świetnie. Ma swój klimat i zaskakująco fajną ma fabułę, jak na grę mobilną. I ja nią byłem na początku zachwycony i faktycznie właśnie tam pierwsze bodajże 2 lata w szkole, tak, są takie, że spokojnie można je przejść bez bólu, nie płacąc za nic. I gra się super, jest zabawa, po czym wjeżdża 3. rok, liczba tego kontentu rośnie, a jednocześnie na wszystko musisz cały czas wydawać tą energię, a potem musisz czekać, aż ona się odnowi, jeżeli nie dopłacasz. I nagle tempo gry zwalnia tak drastycznie, że ona się robi prawie niegrywalna. I to jest ten moment, że albo zaczynasz płacić, albo przestajesz grać. Znaczy, no chyba, że ktoś lubi po prostu odpalić grę, nie wiem, na 5 minut, poklikać, nie dokończyć tej czynności, którą zaczął, bo skończyła się energia i musieć ją odłożyć na kolejne, nie wiem, 3 godziny, 4. No mnie to nie bawi. Myślę, że większości też nie. A ceny są zaporowe. Nie wiem, może to jest kwestia waluty, może gdzieś tam na tych domyślnych rynkach, które funkcjonują, nie wiem, w dolarach, w euro, w czymkolwiek. One nie są takie straszne, ale no dla nas są na złotówki. To nie jest tak, że No bo okej, no są jakieś tam gry, które na przykład mają sobie jakiś, nie wiem, season pass czy coś, że tam, nie wiem, raz na miesiąc, czy nawet rzadziej wydasz, nie wiem, 50 zł i no nie umrzesz od tego. Ale to są te gorsze znacznie. No i tak podsumowując, na przykład taki model tego, to jest bardzo ciężki do zgryzienia dla mnie. A z drugiej strony możemy mieć model trochę inny i już nie mobilkowy, bo druga rzecz, która do jakby dodatkowych płatności mi się od razu ciśnie na usta, to jest Paradox, w sensie Paradox Interactive jako studio. Nie wiem, na ile więcej macie... dodatków, więcej. Tak. Bo to z kolei ja jestem gdzieś tam miłośnikiem strategii też, między innymi, i właśnie te Grand Strategy od Paradoxu bardzo mi się podobają. Uważam, że to jest super sprawa. Głównie w Stellaris i w Crusader Kings 3 sobie gram. Tak, ale oni z kolei mają model biznesowy pod tytułem, że w zasadzie mamy monopol na ten podgatunek, bo jakby nie ma konkurencji, która by robiła gry tej skali w stricte tym stylu. I jeśli to lubisz, jeśli chcesz w to grać, to będziesz grał u nas. I wypuszczają sobie podstawkę właśnie po pełnej cenie. 2-3 stówki. A potem od razu już jest długi roadmap, jakie będą DLC do zakupienia po kwotach też niekoniecznie przyjaznych i liczba tych DLC, bo okej, to jest z jednej strony bardzo fajne, tak, wspierają latami te tytuły, to nie jest FIFA, nie jest tak, że wiesz, że będzie, nie wiem, Crusader Kings 4 za rok i tyle, i wtedy przestaną wspierać 3. No tylko ileś lat będzie trzeba czekać na kolejną odsłonę, a przez cały czas oni będą rozbudowywać to, co już wypuścili. No tylko, że liczba tych DLC urasta potem do, nie wiem, 20, 30, więcej i każdy jest płatny, no nie grosze. No, faktycznie, no tutaj też wchodzimy w temat, czy DLC jest warte swojej ceny, bo jeżeli powiedzmy mamy małe DLC, za które twórca powiedzmy liczy sobie dychę, przykładowo, i albo wydaje małe DLC i życzy sobie za nie 100, no to jest różnica. Tutaj wydaje mi się najlepszym studiem, jeśli chodzi o dodatki, jest nasz polski CD Projekt Red. Można o nich wiele złego powiedzieć w kwestiach crunchu, można wiele złego powiedzieć o tym, w jakim stanie oryginalnie wypuścili Cyberpunka, ale jednego nie można im odmówić. Jak oni wypuszczają dodatek, to praktycznie jakby wypuścili całą nową grę. To mieliśmy chociażby w Wiedźminie Krew i Wino, gdzie dostaliśmy całą, bardzo dużą nową mapę, nową krainę, z fabułą na 20 godzin lekko, a zapłaciło się za to jak za DLC. Za większe DLC, ale jednak DLC. Tutaj akurat w Cyberpunka grałem niewiele, w Phantom Liberty nie grałem w ogóle, ale też Phantom Liberty było wielkim takim powrotem, bardzo udanym, zresztą nawet dostali chyba nagrodę BAFTA. Tak, dostali. Tak, nagrodę BAFTA za najlepszy comeback właśnie za Phantom Liberty. Oni chyba nawet na The Game Awards dostali też, jeśli tam była kategoria albo gra akcji, albo dodatek, to też dostali. Jak najbardziej. Ja w ogóle jestem zdania, że dodatki fabularne i dodatki pierdołowate to jest po prostu ta różnica. Ja zdecydowanie, ja jak naprawdę mi się jakaś gra spodoba, na przykład Dead Island 2 mi się bardzo spodobało i wypuszczałem dodatki fabularne. No biorę od razu. To tak samo Alan Wake 2. Mimo że te dodatki są powiedzmy takie, no to nie jest kontynuacja historii, tylko takie What If, no to też mi się jak najbardziej podobało, zwłaszcza że Sam Lake się wybitnie dobrze bawi przy tych dodatkach, ewidentnie. Wracając jeszcze, znaczy w ogóle myślę, że dokończymy wątek DLC i mikrotransakcji i zakończymy i myślę, że zrobimy sobie drugą część podcastu, ale jeszcze wracając do mikrotransakcji, bardzo dobrze, Draxi, że podkreśliłeś ten fakt giereczek free to play, a giereczek płatnych i mikrotransakcji. To jest też, myślę, taka podstawa. Mimo mojej ogromnej wręcz nienawiści i chęci plucia na studio Riot Games, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o League of Legends, oni są królami, jeśli chodzi o faktycznie free to play i mikrotransakcje, bo powiedzmy sobie szczerze, w League of Legends jakby sama rozgrywka, znaczy mogliby to jakoś wprowadzić, że byłyby jakieś ulepszacze, jakieś pomocnicze rzeczy do rozgrywki, ale nie zrobili tego. Jeśli chodzi o League of Legends, musi być tylko i wyłącznie skill, 100% skilla, 100% umiejętności i 20% farta, jak nie 50%, ale jeśli chodzi o ich mikrotransakcje, oni są nastawieni tylko i wyłącznie na rzeczy kosmetyczne, na rzeczy wyglądowe. Skiny, znaczy teraz poszło to w ogóle w ogromną rzecz, bo najpierw były skiny do postaci, teraz są skiny do postaci, skiny do TFT, czyli jak to lubię sobie mówić, szachów, skiny do, nie wiem, do jakichś tam potworków, do aramów i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tego jest, ale to wszystko jest kwestia wyglądowa. No i dodatkowo jakby teraz jest ten system zrobiony tak, że są te skrzynki, są jakby dropy, są te klucze i nawet za darmo możecie mieć jakieś skiny. Więc oni naprawdę według mnie poszli jak najbardziej uczciwie, nawet możecie mieć skiny bez płacenia czegokolwiek. I to jest, ale no wiecie jak to jest ile? Nawet nie chcę mówić 1000, 2000, 3000, bo ja pewnie się walnę o spore liczby, ile jest skinów w League of Legends. No zawsze się zdarzy, że coś kupicie ostatecznie, ale tam nie ma czegoś, że bez kupowania będziecie gorsi. Tam jest tylko skill. Właśnie jeśli są gry free to play, MMORPG i ewidentnie no możesz graczu zdobyć coś za darmo, ale musisz wydać na to 80 godzin swojego życia, a wystarczy wydać na to, nie wiem, $10, no to też mi jest trochę niedobrze, jak na to patrzę, zwłaszcza jeśli te przedmioty dają po prostu ogromną przewagę nad innymi. Czy na przykład też nie jestem fanem, jak powiedzmy gra jest free to play, a ma powiedzmy MMORPG jest free to play, a ma na przykład jakąś nową krainę i ta kraina jest za DLC. W sensie, że musicie dokupić, żeby dojść do tej nowej krainy. Też nie jestem tego fanem, ale w ogóle też pewnie Piotr z naszej redakcji trochę mnie w komentarzach będzie trochę na mnie narzekać, bo też dla mnie fenomenem jest WoW, który nie dość, że ma abonament, nie dość, że wychodzą DLC-ki, rozszerzenia może bardziej powinienem tak to nazwać, dodające content. Dla mnie to jest niesamowite, że ta gra wciąż działa, nie? Mimo, że tyle wymaga kasy. Oczywiście też jest ten system monet, że jakby można w samej grze zdobyć monety i można tym opłacić abonament, chociaż trochę to ostatnio chyba Blizzard ograniczył, jeśli dobrze kojarzę, ale dla mnie to też jest fenomen. Natomiast to nie powinno być dla mnie fenomenem i co powinno być, czym gardzić powinienem, już mniejsza z grami multiplayer, że też mają DLC-ki i są płatne, nie? Na przykład Rainbow Six Siege, chociaż on chyba nie przeszedł na free-to-play, żebym się nie pomylił. Nie. No nie wiem, płacicie tam za Rainbowa i są też skiny, to jest tylko multiplayer okej, ale dosłownie takie zatoczenie koła na koniec tego podcastu, wracamy do Ubisoftu. Oni wypuścili, jeśli dobrze pamiętam, właśnie w Origins były lootboxy, które można było kupić za prawdziwe pieniądze. I oni dalej wypuszczają te dodatki, że na przykład był koń, jakiś szkielecik śmieszny, był chyba nawet jednorożec, koń, były różne tego typu rzeczy w tych asasynach. I dla mnie mikrotransakcje w grach singlowych, nieważne czy to jest gra usługa, czy to jest jakakolwiek gra fabularna i tak dalej, jeśli oczywiście nie mówimy o rozszerzeniach fabularnych, dla mnie DLC-ki dodające jakieś pierdoły, czy chociażby z 2006 ta zbroja dla konia w Oblivionie, to jest tragedia po prostu. W grach singlowych nie powinno być nigdy mikrotransakcji, podobnie jak wybuchło z Dragon's Dogma 2. Ja w ogóle, jeśli chodzi o Capcom, ja kocham Capcom, naprawdę. No, Residenty, Monster Hunter, Devil May Cry, cudowne singlowe gry, ale oni przesadzają też z tymi mikrotransakcjami. Nawet sam się niedawno dowiedziałem, że jak macie Resident Evil 8, to za $3,25 możecie kupić sobie dodatkową amunicję do pistoletu, do strzelby, apteczkę i wytrych. $3,25. Niby nic, ale no gra, w której trzeba oszczędzać jako tako tą amunicję, bo jednak to są te nowsze rezydenty, w których musicie oszczędzać tę amunicję i DLC, że a masz tutaj dodatkową amunicję, nawet nie szukaj, wariacie, po szafeczkach, no to dla mnie to jest... Nie, jak ja to zobaczyłem, takie Capcom bardzo stracił w moich oczach. I mimo, że oni tworzą cudowne singlowe gry, czy nawet koopowe, bo w Monster Hunter World gram do dzisiaj i uwielbiam po prostu tą grę, tak po prostu oni z tymi DLC-kami, zwłaszcza to też Dragon's Dogma 2, co był cyrk totalny z tym, no nie, oni nie powinni aż tak po prostu walić tych ułatwiaczy, bo to są, tak jak wspominałeś, Traxi, jak masz ten Hogwarts Mystery, jeśli tak, dobrze mówię, to jak masz, że robisz jakąś czynność i musisz mieć tą energię, to Capcom właśnie poszło w płatnych grach w takie właśnie ulepszacze, bardziej przyspieszacze. O, przyspieszacze, to jest dosłownie to słowo. Że zamiast szukać, nie wiem, na przykład jak macie w Dragon's Dogmie ten kamień śmieszny teleportacji, to nie musicie go szukać, możecie go kupić. Albo tam kamień skrzeszenia. No, po co się męczyć, po co grać w grę? Wystarczy kupić, nie? I to jest dla mnie ohydne. Nie, takie mikrotransakcje nie, kompletnie. Z amunicją za drobniaki to już zatoczyliśmy chyba koło pełne do jakby epoki automatów w centrach handlowych, że tak postrzelasz, jak zombie cię zje, to wrzucasz monetę, żeby grać dalej, albo nie wrzucasz. I tak się cieszmy, że w życie nigdy nie wszedł pomysł pewnego bardzo znienawidzonego człowieka w świecie gier, żeby gracze za każde przeładowanie broni w strzelance musieli płacić prawdziwymi pieniędzmi. Tak. Były szef Electronic Arts, w tej chwili już też były szef firmy Unity odpowiedzialnej za silnik. Jeden z największych, jeden z najpopularniejszych silników graficznych w branży. Mam nadzieję, że ten człowiek nigdy do branży gier nie wróci, bo on jest po prostu rakiem. Podłączasz kartę i strzelasz ludzi pieniędzmi, no to ci się nie podoba. No to jest ten poziom, ale jeszcze kończąc troszeczkę, oczywiście mam nadzieję, że też trochę, zaraz ci oddam głos, Krzysiu, ale też chcę trochę wysnuć bardzo kontrowersyjną teorię, mianowicie, znaczy z mojego doświadczenia, już też tak podkreślę, że gacie nie są aż tak pieniężnożerne, jak na przykład te gry typu wybuduj coś i czekaj. Dlaczego? Jak grałem swego czasu w Genshin Impact, przyznaję się, zaraz zostanę scancelowany, ale grałem po prostu tak z ciekawości i faktycznie historia w tej grze jest nawet ciekawa, ale ja tą grę odpuściłem, bo ja nie jestem jakiś, że mi zależy na waifu czy husbando, używając bardzo młodzieżowego języka. Mi nie zależy na zdobywaniu tych postaci, na męczeniu się w dungeonach, żeby pozyskać konkretny przedmiot z krytem i z jakimiś konkretnymi statystykami. Dla mnie, jeśli jak grałem w Genshina, to i skupiałem się na fabule, skupiałem się na tych eventach, to ja, uwaga, grając w Genshina wydałem zawrotne 0 złotych. I każdy mi mówił, że w pewnym momencie wydam pieniądze grając w Genshina, ale nie. I miałem postacie, które lubiłem, dobrze się bawiłem w niektórych momentach. Jak macie tam 160 resinów, czyli takich przedmiotów, że pozwalających wam wchodzić do tych dungeonów, ja to wydawałem, każdego dnia się to resetowało, wydawałem, zdobywałem coś, patrzyłem, czy wszystko jest w porządku, ulepszałem na spokojnie i nie wydałem nawet złotówki. I nawet oni nie reklamowali, oczywiście mówię o Hoyoverse, oni bardzo nie reklamowali tego, żeby kupować te rzeczy. Nawet aż tak agresywne to nie było. I tak jak się narzeka na gacie, a zwłaszcza na Genshina, że to jest dosłownie gameplay, że przykładacie kartę i tak właśnie gracie, to nie, dla mnie Genshin był nawet, porównując do tych poprzednich przykładów, zdecydowanie przyjemniejszy i dało się faktycznie grać bez wydawania pieniędzy. Nie wiem, co wy sądzicie o tym gatunku, czy się zgadzacie, czy były jakieś wasze totalnie odwrotne doświadczenia z tym? Znaczy się, u mnie z tymi japońskimi tytułami typu Genshin i tym podobne, ja z tym nie miałem, ja z tym zerową styczność, to estetyka tego nigdy mnie jakoś nie przekonywała. To troszkę jest chiński, czy chiński? No, ale azjatyckie, no. A takie, to samo, co Krzysiu? Nie, że biegasz jakimiś tam waifu zdecydowanie przeholowanymi, jeśli chodzi o niektóre proporcje, a zwłaszcza jeśli chodzi o oczy. i tam nawalasz jakichś tam przeciwników. Ja wiem, że tam jest jeszcze jakaś fabuła w tym zawarta, ja troszkę spłycam, ale po prostu nigdy mnie estetyka tego nie przekonywała, gameplay mnie nie przekonywał, to trochę wyglądało dla mnie jak taki współczesny Final, ale na sterydach. Współczesne Final Fantasy na sterydach. Natomiast jeszcze robiąc 1,5 kroku w tył, tutaj nawiążę do tych gier płatne, niepłatne, mikropłatności. Bardzo dobry model. Tutaj może mnie ktoś zhejtować za to, może nie. Bardzo dobry model ma mimo wszystko Fortnite. Tak. Grałem w Fortnite'a, wiem. Fortnite liczy sobie za skórki, za te wszystkie kwestie typowo estetyczne, nie za rzeczy, które wpływają na gameplay. A jeżeli coś faktycznie wpływa na gameplay, to Epic raczej w miarę szybko stara się temu zaradzić. Usuwając jakiś przedmiot, czy modyfikując go, czy jakąś emotkę modyfikując. Oni mają bardzo dobry model. Gra jest za darmo. Bynajmniej nie wymusza od ciebie kupowania tych widolców i ciśnięcia Premium Season Passa. Możesz sobie po prostu wskoczyć do gry, postrzelać trochę, nie wiem, 1-2 mecze, wyjść i tyle. Natomiast bardzo niechlubnym przykładem, jeśli chodzi o live service, który jest płatny od góry do dołu, od początku do końca, no to jest przykład tegoroczny. To jest prawdopodobnie cierń w boku w tej chwili Warner Brothers Discovery, czyli Suicide Kill the Justice League. Gra, która kiedy zobaczyłem pierwszą zapowiedź, to byłem nawet miałem hype na to, bo sobie pomyślałem, coś nowego. W sensie takim, że tymi złymi gramy. Że gramy tymi złymi i że walczymy z Ligą Sprawiedliwości. Oczywiście to było do przewidzenia, że Liga Sprawiedliwości jest jakaś kontrolowana przez kogoś tam czy coś. Nieważne, ale pierwszy gameplay, jak pokazali na początku zeszłego roku, to miało być, oni go pokazywali chyba 2 czy 3 miesiące przed oryginalną datą premiery. Ludzie tak to zhejtowali. Ja tutaj nie wierzę, że oni odłożyli premierę o rok, żeby tam coś podciągnąć, jakieś drobiazgi. Bzdura. Kompletna bzdura i kłamstwo. Oni to zrobili tylko i wyłącznie po to, żeby ten hejt trochę opadł. Żeby ta łajnoburza, nazwijmy to ładnie, żeby ta łajnoburza się trochę uspokoiła, a później wydać to tak czy inaczej, bo już im się nie opłaca tego anulować, bo mają de facto gotową grę. Oni tam mogli sobie jakieś, nie wiem, drobiazgi ponaprawiać, może mieli dodatkowy czas na QA, żeby jakieś tam pierdółki ponaprawiać, ale wydali grę, która i tak była zbagowana, bo były problemy z serwerami. Grę, która na dodatek ma możliwość singla, ale wymusza połączenie z internetem non-stop i właśnie problemy z serwerami na premierę. Gra, która według części odbiorców gameplay tej gry jest niezły, a według innych to jest po prostu copy w klej z Avengersów. Ja jak widzę gameplay z tej gry, to po prostu widzę Avengersów i tyle. Tylko trochę bardziej chaotyczne. I teraz wszedł już drugi sezon, bo już ten główny, ten pierwszy okres po premierze się skończył, wszedł pierwszy sezon, który został też objechany przez wszystkich od góry do dołu, bo żeby odblokować jedną postać, Jokera, za darmo, trzeba grindować te same misje, które grindowało się wcześniej w głównej fabule, przez x godzin. Nie pamiętam ile dokładnie, ale przez dużo godzin, żeby odblokować go za darmo. Żeby dobić ten sezon z Jokerem do końca i go odblokować. Albo można zapłacić i mieć tylko dodatkową postać, która tak naprawdę w rozgrywce niczego nie zmienia, bo fabuły praktycznie nie dodali. Przepraszam. Teraz wszedł drugi sezon i jest Pani Freeze. Prawdopodobnie historia jest lub będzie dokładnie ta sama. że będzie trzeba grindować przez, nie wiem, 20 czy 30 godzin, żeby odblokować postać, która wprowadza jedną cutscenkę fabuły. I tak jeszcze 11 razy, bo 13 nowych brainiaków. Sorry, spoiler alert, brainiak jest głównym antagonistą. Wow. I tak jeszcze 11 razy, bo 13 brainiaków ma się łącznie pojawić po tej głównej rozgrywce. I każdego z tych 13 brainiaków trzeba pokonać, gdzie każda walka z tym brainiakiem to jest po prostu walka z wcześniej już pokonanym Herosem, tylko że teraz jest on w skórce brainiaka, a nie w swojej oryginalnej skórce. Bez sensu. Kompletny bezsens. Po prostu to jest podłączenie tego pod uniwersum Arkham, to jest po prostu hańba moim zdaniem. Podpinanie tego do jednej z najlepszych serii gier o superbohaterach, konkretnie o Batmanie, to jest po prostu hańba w moich oczach. Oni powinni posypać głowę popiołem, publicznie przeprosić, wypuścić cały content, jaki zaplanowali teraz i po prostu to ubić. Bo to oni i tak na tym tracą każdego dnia. Na serwerach, przynajmniej jeśli chodzi o Steam, oni nawet 4-cyfrowych wyników nie mają dla live serwisu, gdzie tutaj gdzie tutaj ilość graczy jest dla nich najważniejsza. Tutaj ludzie marudzą, że Helldiversi stracili znaczną część swojej bazy graczy. Tak, ale zauważmy, że Helldiversi zaczęli z wynikami po kilkaset tysięcy na Steamie, kolejne kilkaset tysięcy na PS5 i po prostu studio Arrowhead nie przewidziało, że to będzie aż taki sukces. I oni po prostu ich oryginalna roadmapa nie przewidziała aż takiego sukcesu. Tak, dlatego została zmieniona. Tak, i oni cały czas ją modyfikują, tę roadmapę. Dopiero teraz, w przyszłym tygodniu, będzie pierwsze duże rozszerzenie, które nie będzie jedynie wprowadzeniem nowej obligacji wojennej. Swoją drogą, Krzysiu, jak wspominałeś o tym przepraszaniu, graliście w Yakuzę? Tak. To... W jedną część trochę pograłem, nie wiem, 2-3 godziny i nie cyknęło. Nie wiem, w której części to było, ale były powiedzmy takie quick time eventy, gdzie była jakaś konferencja prasowa i był quick time event i jak się go dobrze zrobiło, to główny bohater robił salto i tak w japoński sposób przepraszał, tak padając na ten. To właśnie tak samo powinni przeprosić. Totalnie tak. Moim zdaniem. Tak, z saltem w tył przynajmniej na wysokość 2 metrów. Tam byś to liczył. Tak. Patrząc na godzinę, wydaje mi się, że możemy powoli skończyć i wydaje mi się, jeszcze tutaj zapytam na wizji moich tutaj drogich redaktorów, że pomyślimy chyba o części drugiej, bo nie wspomnieliśmy na przykład o Early Accessie, była dosłownie wzmianka o wypuszczaniu gier niedokończonych, moglibyśmy tutaj wspomnieć Redfalla i wiele, wiele rzeczy, które myślę, że wciąż też dziubają, a wręcz pożerają aktualnie branżę grową, więc myślę, że pomyślimy jeszcze o drugiej części. Na razie na tym skończymy i bardzo pięknie podziękujemy za to, że może nas oglądaliście, może słuchaliście w tle, robiliście obiad, kto wie, ja na przykład puszczam sobie podcasty, jak robię coś smacznego, może nasi widzowie robią to samo. Ja bardzo dziękuję, byliśmy oczywiście może troszeczkę agresywni, ale patrząc na to, co się dzieje, wydaje mi się, że mieliśmy do tego pełne prawo. W takim razie pożegnamy się pięknie i widzimy się i słyszymy albo na naszych podcastach kolejnych, albo na streamach, czy to solowych, czy to też łączonych. Jeszcze nie wiemy, ale na pewno oglądajcie Ostatnią Tawernę, wpadajcie na naszą stronę internetową, zostawiajcie łapeczki, komentarze, subskrybujcie. Wszystkie te, jak to Krzysiu mówi na streamach, cudowne rzeczy. Trzymajcie się. Bajo. Cześć, pa. Na razie, żegnamy się pięknie.